Dzień dobry wieczór, moi kochani. Ja nazywam się Daniel Piasecki i chcę w najbliższych filmikach zrobić takie doświadczenie, używając mojego zboru, mojego imienia i nazwiska i zboru, który się mieści w UK, w Worcester, w mieście Worcester. Należę do zboru Worcester East. I chcę zobaczyć, dlatego że jak zakładałem pierwsze filmy, które robiłem, to tam była taka sytuacja, że ja się bardzo długo bałem, bo myśleliśmy my jako Świadkowie Jehowy, że ta organizacja Świadków Jehowy jest taka doskonała i tak szybko docierają do takich odstępców, złych ludzi, którzy mówią prawdę o Świadkach Jehowy. A tu się okazuje, że prawie półtora roku mija, jak ja robię te filmy i okazuje się, że używam już imienia, nazwiska, a tu nikt nie może ze Świadków Jehowy napisać do mnie, żebyśmy mogli zrobić ten upragniony komitet, żebym ja im mógł zrobić ten upragniony komitet sądowniczy braciom Worcester. Także jeśli ktoś jest Świadkiem Jehowy, wysyłajcie informacje do zborów Cheltenham, tam jest polski zbór, lub do Worcester, tak? A informacje możecie pisać na Messengerze na Daniel Piasecki lub na Demograf na Facebooku. Także poznacie, po zdjęciach poznacie, że to jest były Świadek Jehowy, a w sumie to jeszcze obecne, bo może mnie wykluczyliście zaocznie, to się okaże. Także chcę, drodzy widzowie, żebyście wiedzieli właśnie, jak długo się zastanawiałem, jak te pierwsze filmiki tam mówiłem, chciałem zmieniać głos, żeby, bo tak całe życie słyszałem, że Świadkowie Jehowy tak szybko wszędzie jesteśmy, takich szpiegów mamy, w cudzysłowie oczywiście, a tu się okazuje, że to było prawda. Możecie sobie te wasze teksty wrzucić pomiędzy wiersze. To jest nieprawda, że Świadkowie Jehowy są tak doskonałą organizacją, że tak szybciutko docierają do takich braci jak ja. Także to jest swego rodzaju doświadczenie dla obecnych Świadków Jehowy, dla ludzi, którzy są po prostu, którzy są, boją się, którzy się jeszcze zastanawiają, jak szybko po prostu dotrą do nich na przykład Świadkowie Jehowy i zdemaskują przed rodziną, że już ten tam Jan Kowalski to jest odstępcą i tak dalej, bo już na YouTubie coś tam wrzuca. Musicie wiedzieć, że to jest nieprawda, to co oni mówią. Chcę wam dać, obecni Świadkowie Jehowy, chcę wam dać siłę, żebyście się nie bali kontaktować z takimi osobami jak ja, które prowadzą, lub innymi, które prowadzą tego typu kanały, bo naprawdę są wspaniali ludzie, tak jak nazywają nas odstępcami, podczas kiedy Świadkowie Jehowy są typowymi odstępcami od nauk Chrystusa, to ci ludzie, którzy wychodzą, naprawdę są wspaniali i pomocni bardzo, dlatego że charakteryzuje nas jedna rzecz. My straciliśmy niejednokrotnie rodziny, dzieci, babcie, mamy, taty i dlatego jesteśmy rzeczywiście taką grupą społeczną bardzo trzymającą ze sobą, bo tak po prostu, wiecie, może widzowie, którzy nie byli nigdy Świadkami Jehowy, naprawdę tego nie rozumią, bo tu trzeba by było wskoczyć w nasze buty, żeby to zrozumieć. Pamiętam, jak Edwin z kanału Światusy rozmawiał z Przemkiem Górczykiem na kanale Przemka Górczyka i w pewnym momencie Przemek Górczyk mówi: stary, kurde, to jest gruba sekta, to nie jest sekta, to jest gruba sekta. On tam to, słuchajcie, powtarza. Jest w takim szoku, że tam ponad dwugodzinny film jest na YouTubie u Przemka Górczyka z Edwinem właśnie i Przemek jest po prostu w takim szoku. Ludzie jakby, którzy nie żyli nigdy ze Świadkami, w ogóle nie mieli pojęcia, oni naprawdę nie zdają sobie sprawy, jak po prostu bezczelne mechanizmy są u Świadków Jehowy. Więc słuchajcie,
proszę was, rozmawiajcie ze świadkami Jehowy, ale nie wdawajcie się w tematy biblijne, nie? Bo po prostu to jest, to nie ma sensu. Tu trzeba informować najbardziej o tym, dlaczego ukryli tą pedofilię w Australii, lub dawajcie, słuchajcie, w komentarzu na przykład, co wy byście... O, wypadek. O, gościu się ładnie rozwalił. No, jeździcie ostrożnie. Tak, także dawajcie w komentarzach. Ja uważam, że nie ma sensu rozmowa z nimi na tematy Biblii, chyba że ktoś jest bardzo dobrze obeznany. No i to, co jest na pewno fajne, to to, żeby ich, słuchajcie, na pewno demaskować. Jeśli znasz bardzo dobrze Biblię i jesteś przygotowany, to tak. To oczywiście, że tak. No i co? Ukryte telefony, ukryte kamery i tak dalej, bo to jest najlepsza opcja, żeby demaskować świadków Jehowy, bo oni rzeczywiście się boją rozmów. Często, słuchajcie, wygląda to naprawdę jak korporacja, która coś sprzedaje, bo tu ma pan wszelkie szczegóły, dają ci karteczkę i to jest to, co oni robią, nie? Także słuchajcie, świadkowie Jehowy lub tacy, którzy macie jeszcze wątpliwości, zobaczcie, naprawdę ja jestem przykładem, że mógłbym to kontynuować jeszcze nie wiem ile lat, ale to nie ma sensu. Ja nie chcę im dawać atencji i nie chcę więcej już po prostu z tą organizacją mieć nic wspólnego, dlatego że mi zabiera energię, a według mnie to trzeba skupiać się na driverze milionerze, na tym, żebym wam opowiadał. W najbliższym filmie powiem, co się stało w 2020 roku, jak z 3000 zł mogłem zrobić 600 tysięcy zł. Także trzymajcie się, drodzy, pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia. Dawajcie łapki, subcie i komentarze dla zasięgu, kochani. Trzymajcie się, jeszcze raz buziaki, pa, pa.